Subskrybuj kanał, kliknij w dzwoneczek, zaznacz kwadracik, zapisz, jesteś na bieżąco. Daj łapkę w górę. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Laciak, to kolejny odcinek z gry The Sims 4, pani doktor. Słuchajcie, od ostatniego odcinka troszeczkę się pozmieniało. A o czym wam muszę powiedzieć? Po pierwsze, muszę wam powiedzieć o tym, że kilka dni przegrałam bez was, będąc nadal lekarzem specjalistą. Kobitka, która miała przyjść na poród, nie przyszła, nie przychodziła dwa albo trzy razy. Nie wiem, coś się po prostu zbugowało, coś się popsuło z save'em, whatever. Nie ma to żadnego większego znaczenia. Nasza kolekcja aktualnie wygląda tak, ponieważ po okolicy troszeczkę pochodziłam po wierzbowej zatorce i tej drugiej i powysyłałam troszeczkę rzeczy do rady. Rada ma mi jeszcze przysłać kilka pierwiastków, także jeszcze na nie czekam. I propos tej pracy. Wywołałam alarm. Awans za pomocą kodu. Bo mieliśmy 0 na 1, bo nie chciała ta kobitka przyjść, ale mieliśmy 100% tego, więc po prostu wywołałam to kodem. Bardzo mi przykro, ale niestety no gra nie chciała jakoś wpuścić mi jakiejkolwiek osoby, która byłaby osobą rodną, rodzącą. Przy czym wszelkie osoby, które na przykład miały zemdleć, przychodziły, to tak osoba, która miała urodzić, nie przychodziła i się troszeczkę zdenerwowałam. Byłyby w sumie 4 odcinki i 4 dni wolne, czyli 8 odcinków by w sumie było zupełnie o niczym. Dlatego no, zrobiłam tak, jak zrobiłam. No, dobra. I jeszcze jedna rzecz. Z tym awansem dostaliśmy kościotrupka, kostunie. Kostunia oczywiście stanie sobie obok nas tutaj. To jest w ogóle kroplówka, tak jakby ktoś nie wiedział. Jest do kupienia, także no problemo. Mowę obiec. Kostunie postawimy obok kroplówki. Może kostunia będzie chciała... O! Może kostunia będzie chciała wypić, wziąć trochę kroplówki, to może ożyje. O! Bierz kostunia kroplówę. Dobra, i słuchajcie, dosłownie za chwilkę idziemy do pracy, także jeszcze zdążymy zrobić szybki siusiu. I będziemy dalej walczyć. I jeżeli znowu będzie taka sytuacja, że nie będę mogła dostać awansu, a już nie powinno takiej sytuacji być, bo mamy tylko wyleczyć 5 pacjentów. Także jeżeli by tak zaszło jednakże, to wywołamy automatycznie ten awans również kodem. Ale już nie będzie takich problemów. Tylko z tym jednym był. Dobra, to oczywiście dołączamy i widzimy się na miejscu. Okej, to co? Zaczniemy od czegoś prostszego. Widzę, że tutaj jeden nam się rozkalibrował, aparat rentgenowski. Także zaczniemy od skalibrowania go, a potem zajmiemy się jakimiś pacjentami. Przy czym mamy same dzieci. Bo przy dorosłym siedzi nobuja. A czy mamy jakiegoś? Nie mamy żadnego dorosłego. Czy ktoś się świeci na czerwono? Nie, nikt się nie świeci na czerwono. Świetnie. Znaczy, nieświetnie, naprawdę nieświetnie. Zimna dreszcza albo lemia grypa. Świetnie. Nawet nie wiem, co ci dolega. Ani to nie wygląda mi na lemią grypa, ani na zimne dreszcze. Kichnął. Kicha. Lemia grypa. No ale... O, coś mi wpadło. Tylko, że mi wypadło również. I to może też być informacja o tym, że przyjdzie ta ziomeczka do porodu, bo jednak nie przyszła. I sobie teraz przyjdzie, ale teraz ja mam to na tak naprawdę gdzieś. No dobra. To mi się chyba jednak nie pojawi. A, przyjmij poród na stole operacyjnym. Cia. No chyba nie od tej dziewczynki, co? Dobra, tym się zupełnie nie przejmujemy, słuchajcie, ze względu na to, że jeżeli naprawdę ta dziewczyna przyjdzie, to wtedy dopiero przyjmiemy poród. Aktualnie nie mamy co robić, nie musimy nawet patrzeć, bo jakby miała przyjść, to by była muzyczka i w ogóle, hej, przyszła kobitka na poród, odbierz od mnie poród.
Także tak, zawsze było tak, że pojawiała się właśnie ta informacja, ale kobitka na poród nie przychodziła przez cały dzień, pomimo nawet zostawania dłużej w pracy. Także trochę smutno, co? No trochę smutno. Przećwiczymy troszeczkę analizowanie nosicielem jakiejś choroby zakaźnej. Zakaźnej, powiadasz. Zakaźnej. Zarejestruj wyniki. No spoko. Lamia grypa. Sorry, ale nie ma innej opcji. Jeżeli jest nosicielem, a mamy tylko lamia grypa albo brak choroby do wyboru, no to to jest lamia grypa. I to będzie pierwszy z pięciu. Pierwszy z pięciu. O, kichnął. No to już na pewno lamia grypa. O, leczymy pacjenta. Damy przyczepionkę. O, zrób zastrzyk pacjentowi. Przy okazji się zrobi. Nadal nie przyszła. Kobietka na poród. Ciekawe. Dodaj nowe badania do dziennika medycznego. Wow. W sumie jesteśmy takim większym lekarzem teraz, więc... Bo nie możemy takie rzeczy robić. Pobierz próbkę tkanki. Dobra, zajmiemy się tą dziewczynką. Pobierz próbkę tkanki, prowadź badania, to się będą robić przy okazji. Pościel łóżko. No dobra, pościelimy łóżeczko i pójdziemy przeprowadzić badania. O Jezu, lampę, na jakąś lampę kliknęłam, w ogóle masakra. Abila, a ja przy okazji przyglądam się troszeczkę, jak ty się zachowujesz, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz. Jakaś wysypka na twoim ciemnym ciele, średnio co widać, będzie jakąkolwiek wysypkę. Tylko musimy się troszeczkę ci poprzyglądać, jak się zachowujesz, ale zachowujesz się, jakbyś miała trochę ADHD. Wskazują, że pacjent jest nosicielem jakiejś choroby. Okej. 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 Słaba diagnoza. Lamia grypa, zimne dreszcze. Brak choroby. Zmierz temperaturę. Jest okej. Na przyzwoitą. O! Zimne dreszcze lub lamia grypa. Jeszcze lepiej. Prześwieć ciało. Oj, 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 patrzcie, ma wysypkę. Mamy problem. Był dźwięk. Słyszeliście dźwięk? Słyszeliście dźwięk? Bo ja słyszałam. Ale to chodziło o... O diagnozę. Nie o to, że przyjdzie narodzenie tamta ziomeczka. Zajrzyj do uszu może? Gorączka. Gorączka. Czyli zimne dreszcze. Już wszystko wiadomo. I to będzie nasza... Nasza druga osóbka. Zaszczepimy. Zarejestruj wyniki. Dobra. Znaczy tak, tego już się nie ruszamy. Mamy jakiegoś trzeciego pacjenta, mamy tutaj dziewczynkę, ale dziewczynki to ja nie chcę. Chciałam kogoś, aha, nie mogę. Świetnie. No co, zabieramy się za ciebie, tak? Brzuszek boli. Okej. Okay. Boli brzuszek albo... Albo jest chora. Albo jest chora, albo jest głodna. Także mamy... od niej próbkę tkanki. Szybciutko sobie przeanalizujemy. A ja się jej poprzyglądam. Bo mamy dwóch na pięciu. Także jeszcze na pewno dzisiaj wszystkich nie ogarniemy pięciu. Ale gdyby udało nam się chociaż trójkę ogarnąć, to byłoby całkiem sporo. Serio. Ona zachowuje się, jakby nic jej nie dolegało. Nic, po prostu nic. Zero. Nul. Nul. Po prostu nic. Zmierzymy temperaturę. A co z wynikami? Te siemiec. Potrzeba więcej testów. Temperatura? Okej. Okay. Dobra. Przeświet ciało. Obstawiałabym zimne dreszcze. Słaba diagnoza.
Gazy i chichoty. Aha, gazy i chichoty i brak chorób, tak? No właśnie. I teraz, żeby nie pomylić gazów i chichotów i braku choroby, tak naprawdę. Ale nie wiedziałam, żeby ona się jakoś tak słabo śmiała, czy coś, cokolwiek, także ustawiałabym brak choroby. A jednak gazy i chichoty. A, no tak, macać się po brzuchu. No tak. No, troszkę zwaliłam na koniec. Ale to nic, zarejestrujemy próbki wszystkich analiz dzisiejszych, pościelimy łóżeczko i nic więcej chyba nie będziemy dzisiaj robić, bo przy moim szczęściu to jeszcze sobie coś spierdzielę. Dobra ocena pracy, ale coś sobie zawsze podniesiemy potem, jak wyjdziemy z pracy. Rozmowa jest z pacjentem. Mamy jakiegoś w ogóle pacjenta na kozetce? Tak, mamy jednego pacjenta. No i jak widzicie, została nam tutaj 1,5 godzinki do wyjścia z pracy, a kobitki odrodzenia jak nie było, tak nie ma. Także tutaj z tą może spróbujemy pogadać. Jeżeli Nobuya by się posunął. Nie, no po co? Dobrze, to w takim razie jeszcze chciałabym po prostu porozmawiać z naszym pacjentem, na przykład o strategii gry, whatever, nieważne. Zobaczcie w ogóle, jakie są pustki w tym szpitalu, nikt nie przychodzi. O, poszedł sobie. Świetnie. Teraz to, że tak powiem, po fakcie. Sarki. Ojo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 j
No cóż, ja już idę, że tak powiem, do domciu. Także I don't care. I don't really, 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 really care. 3185 zł, wracamy do domciu. Okej, nie było pana listonosza, dopiero pewnie w poniedziałek będzie. A szkoda, bo z niecierpliwością czekam na te wszystkie nasze rzeczy, które mają nam przyjść. Mamy wspaniałą ocenę pracy. 2/5, czyli no myślę, że tak 3 odcinki max, będą po prostu max. I kończymy serię. Niedziela jest wolna, więc niedzielę sama sobie przegram, tak żeby nie robić bezsensownych odcinków, bo ja będę chodzić po prostu po okolicy i zbierać jakieś duperelki. I co? Widzimy się w poniedziałek, w sensie w simowy poniedziałek, kiedy pójdziemy do pracy. Wyleczymy jeszcze 2, mam nadzieję, i jeden zostanie na ostatni odcinek i będzie wszystko okej. Okay. Pod warunkiem, że czegoś nie spartolimy, bo tak też może być. Nie pójdę z tobą na randkę, bardzo mi przykro. Nie dzisiaj, no bo ja naprawdę nie dzisiaj. Pogramy sobie jeszcze może w Blik Bloka troszkę? Co ty na to, moja maleńka? Tak, żeby zabawa poszła na full? Tak, wiem, że jesteś zawstydzona, no ale no co zrobię, no nic nie zrobię, no. Nic zupełnie nie zrobię. Dobra, misiaki, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górę. Widzimy się w kolejnym odcinku, także... Także co? Także... Wchodźcie o opis filmu i... I co? Zapominam, co mam powiedzieć. Boże, moja anemia, moje w ogóle... Wchodźcie o opis filmu, bo tam są wszystkie social media, na których się udzielam i które są oficjalne. Dobranoc. No, trzymajcie się i cześć.